Witam Państwa serdecznie w naszym studiu pani Kinga Gliniak, wolontariuszka w Leszczyńskiej Grupie Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Zwierząt Viva. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Kingo, to może zacznijmy od tego, dlaczego pani się zaangażowała w tą pracę? Szukałam już od dawna jakiejś organizacji, jakiejś fundacji, w której właśnie jest pomoc dla zwierząt. No i tak poprzez moją dyrektorkę w Lesznie w Czwórce dowiedziałam się o tej fundacji, zapisałam się na pierwszą akcję, no i już zostałam. Bo się spodobało, tak? Tak, bardzo mi się spodobało i naprawdę, żeby pomagać zwierzętom, już od dawna chciałam to robić i... I się udaje. Udaje się. Dobrze, to powiedzmy przede wszystkim, czym ta grupa się zajmuje. No, bo to jest grupa ogólnopolska, tak? W Lesznie działa grupa nasza tutaj, tak, leszczyńska. Lokalna. No ogólnie chcemy pomóc zwierzętom. Mieliśmy już pierwszą pikietę na temat właśnie obrony zwierząt przeciwko hodowli na futra. Następna pikieta była przeciwko niehumanitarnej hodowli karpi. Przed świętami Bożego Narodzenia. Tak, tak, ponieważ warunki naprawdę były okropne. Mieliśmy właśnie pikietę na targowisku, na Holenderskiej. No i właśnie chcemy chronić zwierzęta, chcemy, żeby było im jak najlepiej, no bo wiemy, że one nie powiedzą, jak jest im źle, a my widzimy to i no, chcemy im pomóc. No, w jaki sposób właśnie możecie pomagać w takim razie? No, robimy właśnie różnego typu pikiety, podpisujemy petycje, zbieramy właśnie podpisy pod petycjami. Mieliśmy już właśnie jedną petycję przeciwko właśnie hodowli, gdzie podpisało się naprawdę wiele osób. Zbieraliśmy te podpisy na rynku. Później każdy wolontariusz dostał taką petycję, żeby w swoim mieście, bo wszyscy wolontariusze nie są z Leszna, jesteśmy z różnych okolic. I każdy zbierał po prostu te podpisy pod tymi petycjami. Dobra, petycja petycją, ale co, no co za tym później idzie? No później to jest wysyłane dalej, gdzie no wszyscy później, już tam wyższy sztab po prostu zajmuje się tym. No i to już oni tam po prostu walczą, żeby przeciwko temu, tak na przykład jak zbieramy teraz podpisy pod petycją przeciwko hodowli zwierząt w cyrkach, co jest też bardzo ważne, ponieważ tam też są traktowane niehumanitarnie, bite i te sprawy, więc... Wierzycie, że wasza działalność no, przyniesie efekt, tak? Tak, no, tak. No po to robicie, tak? Tak, mamy wielką wiarę, że, no, że da się jakoś to, że da się uświadomić po prostu jak największą ilość osób o tym, że po prostu zwierzęta potrzebują, zwierzęta też mają uczucia i zwierzęta też czują ból i to... No, powiedzmy coś więcej o organizacji, jak ona długo działa, jakie ma przede wszystkim założenia, jakie najgłośniejsze akcje, najgłośniejsze kampanie do tej pory? No, nasza lokalna grupa działa od listopada, kiedy właśnie była pierwsza nasza akcja przeciwko hodowli zwierząt na futra. No i teraz będziemy mieli ferię szkolenia, w którym dostaniemy harmonogram na cały rok. Jeszcze nie wiem dokładnie, co będziemy mieli, no bo nie może nikt zdradzić, ale no na pewno będziemy ciągnąć akcje właśnie przeciwko hodowli zwierząt na futra i przeciwko właśnie zwierzętom w cyrku, to na pewno będzie. No i chcemy też poruszyć jakieś tutaj właśnie takie leszczyńskie tematy ze zwierzętami, na przykład pomóc różnym schroniskom w okolicy, na przykład Śmiglu, no i zobaczymy jeszcze. No właśnie, tutaj w naszym regionie też borykamy się z takimi problemami, że te zwierzęta są źle traktowane? No, zdarza się. No, na przykład właśnie jak były te karpie, no to naprawdę były źle traktowane. To było, jeżeli weszły się na targowisko, czy właśnie w okolice, gdzie były te karpie, to naprawdę odrażające. One pływały we własnej krwi, do góry brzuchami, no po prostu... nie chciałoby się tego jeść. No. A czy wasza działalność ma też polegać na tym, albo czy polega na tym, że nie wiem, kontrolujecie jakieś tam indywidualne gospodarstwa, gdzie na przykład przebywają też zwierzęta? No to właśnie na przykład w schroniskach chcemy jak najbardziej pomagać i patrzymy, gdzie by można było. Na przykład pomagaliśmy w Henrykowie. No teraz już jest u nich lepiej na pewno. No i teraz właśnie w Śmiglu będziemy pomagać.
Bo wiemy, że w schroniskach też potrzebują bardzo, bardzo dużo na przykład jedzenia czy pieniędzy na różne rzeczy. Więc... Ale chodzi mi też o osoby prywatne, no bo często jest tak, że w telewizji słyszymy na przykład jakaś głośna akcja, nie wiem, że ktoś źle traktuje jakieś tam zwierzę, przede wszystkim chodzi o psy. Czy coś takiego też, wy się tym też zajmujecie? No na pewno, jeżeli byśmy usłyszeli o czymś takim, no na pewno byśmy zareagowali. No jesteśmy jednak dla pomocy, żeby pomóc zwierzętom, więc na pewno byśmy zareagowali. Rozmawialiśmy też przed wejściem do studia, że takim waszym planem jest powołanie rzecznika praw zwierząt. Czym on by miał się zajmować? No miałby nas na pewno wspierać. Miałby... No wsparcie to na pewno to jest ten punkt nasz. No i... Ale to miał być taki rzecznik, który działa tutaj, mówimy tak, teraz tak, o naszym tutaj... Tak, w Lesznie, bo nie mam czegoś takiego. No i w sumie... Ale on miałby działać tylko przy waszej organizacji, czy on miał być... To dla samego Leszna, tak, nie, tylko dla nas, nie. Chcecie ten pomysł, rozumiem, dopiero gdzieś zgłaszać, czy już zgłosiliście? Będziemy wszystko, no dopiero właśnie... Zaczynamy, no w listopadzie się wszystko zaczęło, więc to dopiero wszystko tak jakby się tworzy, zbieramy wolontariuszy i właśnie będziemy mieli te szkolenia i to wszystko jest w toku. Ja jeszcze chciałam zapytać, jak te wasze inicjatywy, na przykład ta akcja na rynku, która się odbywała, jak mieszkańcy na to reagowali? No zależy, no było dużo pozytywnych. No bo przypuszczam, właśnie są zwolennicy futer, tak? Tak. Przede wszystkim mówimy pewnie o paniach, tak? Tak. Zwolennicy futer, no i ich przeciwnicy, tak jak pewnie ze wszystkim. No było dużo na przykład pozytywnych, właśnie dużo podpisało petycję. Rozmawialiśmy właśnie z ludźmi, to mówili, że tak, że to jest dobre. No ale oczywiście no, nie da się uniknąć negatywnych komentarzy, że mamy, że po prostu... Nie mamy co robić. Jesteśmy, jest wiele innych ważniejszych tak, spraw. Tak, jest nie, wiele tak? innych ważniejszych spraw. Mamy się zabrać do pracy i takie różne, no ale po prostu nas to nie obchodzi, robimy swoje i jesteśmy ze zwierzętami. Jeżeli mamy jakieś negatywne komentarze, to po prostu to nas jeszcze bardziej buduje, bo wiemy, że i tak będziemy to robić, i tak będziemy to robić i nas naprawdę, jeżeli nie ma żadnej konstruktywnej właśnie obrazy w naszą stronę, to po nas to jakoś... Nie obchodzi was to, no można właśnie. Powiedzieć, tak? Taką najbliższą waszą akcją jest projekcja, pokaz filmu właśnie odnośnie futer. Jego tytuł Jutro będzie futro, tak? Tak, tak. Kiedy to będzie, jak powiedzmy, co to za film przede wszystkim? 23 stycznia o godzinie 13 w Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie. No jest to film, który właśnie pokazuje, jak są obdzierane te zwierzęta z futer. Ale zaznaczmy, że film nie jest, tak, nie jest drastyczny, nie jest, tak? drastyczny, bo to można znaleźć wszędzie w internecie, a my chcieliśmy po prostu pokazać z innej strony to wszystko. Chcieliśmy, jest tam dużo wypowiedzi na przykład aktorów, którzy właśnie też są za tym, żeby nie hodować tych zwierząt. No tutaj też tak jakby dwie strony, jeśli chodzi o aktorów, artystów, tak, bo przypuszczam, że część jest za tym, żeby jednak te futra nosić, tak, panie się pokazują na imprezach, a no druga strona pewnie. Ale znajdą się też tacy, którzy właśnie stają w obronie i to jest najważniejsze. No i jest na przykład dużo ujęć z różnych właśnie takich ferm, które są naprawdę, i właśnie są norki na przykład pokazane, jak są hodowane, jest no okropne w warunkach po prostu. Kiedy? 23 stycznia, godzina 13, tak. Centrum Kultury i Sztuki. Każdy może przyjść tak naprawdę, tak? Tylko, że zaznaczmy. Jest ograniczona ilość miejsc, jest 50 miejsc, ale jeżeli będzie naprawdę bardzo dużo ludzi chętnych, to będzie jeszcze jeden seans. Ale zaznaczmy też, że film jest, jednak mimo mówimy, że nie jest drastyczny, tak? Ale dla odbiorców powyżej 15 roku życia, tak? Tak, tak. Czyli dzieci raczej nie, no, mimo raczej wszystko nie powinny tego nie powinny. Oglądać, tak? No, dobrze, no to zapraszamy w takim razie, tak? Tak, bardzo serdecznie zapraszamy. Tak. 23 stycznia, godzina 13, Centrum Kultury i Sztuki. Ja tak. dziękuję bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.